słuchajcie, piękna pogoda, bo chyba tak 40 stopni było. O, no tam na słońcu można było, jak tak. Więcej. Paweł, ty byłeś na słońcu, nie byłeś w cieniu. Nie. Paweł miał chyba najciężej z Karoliną, bo stali na słońcu, ja miałam łatwiej, bo miałam mikrofon, więc mogłam uciekać do publiczności, cieniu, tak. Żeby trochę tak naprawdę być z publicznością, ale uciec do cienia. Można by powiedzieć, że nie w takich warunkach się grało. Tak? To nie było jeszcze najgorzej. Nie, no, takiej kiedyś, powiem taką anegdotę, że jak trafiliśmy kiedyś do Budapesztu na koncerty, to trafiliśmy do Zamku Królewskiego, do Pałacu Królewskiego w Budapeszcie i tam na dziedzińcu, gdzie nie było absolutnie żadnego przewiewu wiatru, było jeszcze cieplej, nie? I to po prostu taka patelnia, no. Nie? Tam, gorący tak, powiew. Tam nie było żadnego powiewu, po prostu było słońce. Nie było gdzie się schować. Też tak graliśmy gdzieś w południe, pamiętam, no absolutnie, to było dopiero większość gorące. Większość upałów, ale zdarzają się też powody w drugą stronę, gdzie pada deszcz, wiatr wieje, pamiętacie nasz koncert w Kołobrzegu? No tak, to... Wtedy żałowaliśmy, że rękawiczek nie zabraliśmy ze sobą, bo i drugą stronę. Kołobrzeg, wynotowałem sobie, że jeden z utworów był z tekstem osoby dziewczyny z Kołobrzegu. Tak, naszej znajomej Małgosi Maj, pozdrawiamy Małgosia. Pisarkę Kołobrzeską. Ona chyba dwa utwory, nie, trzy nawet utwory są z jej, pod jej pióra naszej płycie. Tak, bo były czyli mamy utwory ludowe, znaczy z ludowymi, oryginalnymi tekstami ludowymi, ale też stylizowane na tą ludowiznę. Do Jasienka mego, żeby nie ty ludzie, poszłabym do niego. I jeszcze większe brawo poproszę dla dziewczynek, które ze mną zatańczyły. Jeszcze większe brawo! Super dziewczyny, dziękujemy. Moi drodzy. Teraz będzie piosenka, która nie będzie łatwa do zakończenia. Nie będzie łatwa do zakończenia. Ale dziewczyny dadzą radę, nie? Oczywiście, że dadzą radę, bo poczekajcie, tą piosenkę. To jest jeden z trudniejszych utworów i cięższych utworów naszego zespołu. I tutaj bym chciała też szybciutko przedstawić kolejnego sąsiada. Troszeczkę idziemy dalej, bo tutaj z Koszalina. Na szczęście zaniża nam troszeczkę wiek całego zespołu. Franciszek, także poproszę wielkie brawa dla Franciszka na perkusji. Franciszek ma 15 lat i wymiata jak nie jeden dorosły. Także dzięki, Franiu. I nawet takiemu trudnemu. Paweł, też graliście taki najstarszy twój, wasz utwór. Taki tam w refrenie jest... Gajowego. Hejo, hejo. Hejo! Tak, to Paweł refren. To nie hejo. Prr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 
znaczy zawsze pamiętam ten tekst. Prr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 r
poprzedniej, Karolina. A. Nie wiem, jak to się stało, że wpletliście ten motyw w jednym... Bo my lubimy zaskakiwać publiczność, słuchaczy. To nie jest jedyny motyw wpleciony w ogóle w nasze tamy. W Gajowym jest kawałek z Kultu. Z Kultu? Tak, z piosenki Młodych Wieślarzy. A to tak można sobie wplatywać? Można. Można. I fajnie, że jest to zauważone przez ludzi właśnie, nie? Bo często ciężko tak się domyśleć i rozpoznać jakieś inne utwory, które są zagrane w czymś innym. Jasieńka spotkała. W drodze przy stawie Jasieńka spotkała. Dzień, że Kasiu ze mną do lasu załęgi nazywam ciepłości jagód czarny sięgi. W noc świętego Jana ja ci obiecana suknię kwiatami przy stopie. Wianek już teraz chyba kod złota. Rodzina była? Nie wiem, czy wasza? No, była. Wszyscy była. Tak? Przyjechali? W ogóle Franciszek zawsze, Franek, czyli perkusista, zawsze z nim jeździ mama, ale mama Franka stała się jakby członkiem zespołu, bardzo nas wspiera, ale też od strony takiej fotoreporterskiej zawsze zdjęcia robi, wspiera, wodę donosi. Jeszcze w dodatku opiekuje się dziećmi. I tak, i tutaj maleństwo Karoliny. Ani, tak, bo moja córka jeździ z nami od urodzenia na koncerty. Ile ma lat? Roczek. Tak. 12 miesięcy.
Tak, tak. No, to tak. Była też rodzina tutaj Pawła, właśnie żona z córką. Dużo, dużo znajomych tutaj też się pojawiło na tym koncercie i tak też stwierdziłam, że trzeba pozdrowić. I wszystkich pozdrawiam. Wasze związki, Karolina Paweł ze Słupskiem, no bo Karolina już wiem, że no, Słupszczanka i tak dalej. No, ja jestem ze Sławna. Ze Sławna. W Słupsku jestem bardzo często. Moje dzieciaki się zresztą syn się tutaj uczył, córka nadal się uczy w liceum w Mickiewiczu. Także tutaj. To jest tej Słupszczanie, może no, prawie, że. Sąsiadem, prawie że. Możemy ci już jakoś tak, nie wiem, obywatelstwo. W sumie tak, obywatelstwo. Ale słuchajcie, ja znam ze Sławna też jednego muzyka, który na akademii wykłada. Nie wiem, czy go tam kojarzysz. Kogo? Taki wykłada, taki też jest rock'n'rollowiec. Daniel Kalinowski? A. Tak, coś tam, coś wiem. No, tak, no. Też swój zespół założył, no w każdym razie. Poszłabym za ciebie. Skoro ja nie jaś, a już ja niczyja, niechaj siostra Rosa mogiłkę spowija. Niechaj siostra Rosa mogiłkę spowija. O czym szumią wieje nocą, pachną zioła, to kaszyka z lasu swego Jasia woła. W noc święte moja mają ci obiecana suknie, kwiatamy przy zgodzie. Wiany chcesz teraz chyba, choć słowo włosy leżą w grobie. Poszłabym za ciebie. A propos coverów, no bo jeszcze jeden, każdy z nas ma tylko jeden dom. To nie jest cover. To nie jest cover. To jest nasz utwór. To jest autorska dla piosenka. Nas utwór. O dziewczynie, ale to się wydaje, że tekst napisał artysta. Tekst dla no nas. Dobra, dla nas napisał Liber. No mieliśmy taki epizod, że druga nasza płyta została wydana przez wydawnictwo My Music. W momencie, kiedy My Music w zasadzie się tworzyło. Było to jakby przejście z UMC Records na My Music, czyli z wydawnictwa, które wydawało wtedy w 2005 roku hip-hop z Poznania i chcieli wydawać też jeszcze jakby szerzej, poszerzyć sobie target swój i wydawać inne gatunki. Wtedy właśnie powstał My Music, a że właścicielami byli chłopacy związani bardzo ze sceną hip-hopową, no to pojawił się też Liber. I tam był wymóg, żeby po prostu do jednego z utworów zmienić tekst i akurat tutaj Liber wykonał to zadanie, dostał zlecenie i...
No, dostaliśmy też. Jest wasz. Jest nasz, to nie jest numer. To jest nasz. Piękny, bo ja bardzo lubię ten tekst. Też bardzo fajna, fajny, bardzo. Ciekawostka jeszcze co do tego kawałka jest taka, że ten utwór trafił na listę przebojów polonijnego radia w Chicago i tam przez 4 tygodnie był na pierwszym miejscu. Tak. Bo to jest taki utwór, który właśnie jak ktoś jest za granicą, bo to jest tylko jeden dom, a jak ktoś tęskni, taka tęsknota się tutaj wzbudza. I on tam trafił właśnie w to środowisko takie polonijne bardzo. I ja jeszcze dodam, że to tylko jeden dom jest też teledysk animowany. Można go zobaczyć na YouTubku i na YouTubku. I można też, no i ten teledysk był też nominowany do nagrody Jak Film, więc też takie wyróżnienie. To w dwóch kategoriach. No. Bo w tej kategorii animacja i w kategorii inna energia. O, tak, my jesteśmy inną energią. Słyszysz słowo nie z jagodami, dziewce jak miło. Zaprezentowaliście się na scenie, no bo jeszcze zaprosiliście Agnieszkę. Agnieszka Bietowska. Bo macie tutaj bardzo dużo fajnych. A jeszcze mogła zaśpiewać Ola Cybula. Tak, to ja zgapiłam, dzisiaj zobaczyłam Olę, mówię, Jezu, jakby fajnie było, żebyśmy razem wystąpiły, no ale to był taki duży. Mam nadzieję, że jeszcze raz będziemy mogli śpiewać w ten... I z Agnieszką w dwóch otworach? W jednym, w lipce, tak. W jednym, ale jeszcze to zostało na koniec. A no, wpisowaliśmy, więc to był najbardziej energetyczny... Z tamtej strony jeziora. Tak. Dobrze mówię? Lipka. Lipka, dokładnie tak. Także super, że Aga mogła zaśpiewać, bo dodatkowa jeszcze energia się pojawiła na scenie, ona jest też taką pozytywną osobą ze Śląska. Zdjęcia.
jeszcze raz. Bo ja cię kocham, Słupsk. Jeszcze raz. Bo ja cię kocham. Bo ja cię kocham. No dobrze, brawo dla was. To ja tak umiem, ale lubię wychodzić. Dobra, moi drodzy, pomalutku zbliżamy się do końca, ale to jeszcze nie koniec. Ostatnie trzy kawałki przed nami. Słuchajcie, co będzie u was no już dzisiaj, jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc? No, za tydzień gramy... Gdzie? Mamy kolejne koncerty. Koncert za tydzień Świeszyno. O, Świeszyno. Tak, to w Świeszynem jesteśmy. Później w Ustroniu. Potem jesteśmy w Ustroniu Morskim na ludowej, na folkowej potańcówce. A jakie są takie cele dalekosiężne i plany na taką dalszą przyszłość właśnie? Żeby grać jak najwięcej koncertów. Tak. Oczywiście są plany pod tytułem co nowego nagramy, ale to zostaje tutaj objawem tajemnicą. To jest niespodzianka. Jesienią będziemy nad tym pracować. To, co wykonujecie, muzyka folkowa, jest takim największym szczęściem waszego życia. No ja wiem, że tam Karolina to jeszcze klasyka jest i tak dalej, ale słuchajcie tutaj, Paweł, Karolina. No największym szczęściem waszego życia. Grubo pojechałeś, ja ale tak, jednym z bardzo wesołych, znaczy dobrych elementów mojego życia. Bardzo lubię koncerty z Rzepczynem. Też jest to jakaś odskocznia taka, także jeżeli my możemy się bawić tą muzyką, no to tym bardziej zarażamy innych. Jeśli nam by się nie podobał styl, który gramy, to ciężko byłoby zagrać koncert, bo publiczność też to czuje. Tak. Czuje nasze emocje i jeżeli my się dobrze bawimy, to i oni się bawią razem. 28 lat grania to jest większość mojego dorosłego życia. I to jest Rzepczyną właśnie. I nawet moje dzieci. Dzieci też zawsze na koncercie. Powiedzmy, że tak nie wymieniliśmy, że była nawet nominacja do nagrody Fryderyka. Tak, mieliśmy, tak. W jednej kategorii? W kategorii etnofolk. Tak. Mieliśmy nominację do Fryderyków.
To było 5 płyt. No, w tym roku, w 2005 roku, za 2005 rok, w 2006 roku wygrała Kapela ze Wsi Warszawa. Wtedy tego Fryderyka oni zdobyli. A nie wiadomo, czy mieliście wtedy drugie? Tak, nie ma takiego podziału tam w tych. Ale i tak uważam, że to jest bardzo duże wyróżnienie trafić do piątki najlepszych płyt w danym roku z danego gatunku. No to racja. Czego możemy Wam życzyć? Tak, teraz powiecie na koniec, czego możemy Wam życzyć na tą przyszłość i ktoś, kto ogląda, to na pewno będzie życzył. Ja też. Mnóstwa koncertów. No, przychodźcie na nasze koncerty. Przychodźcie na nasze koncerty, bawcie się tą muzyką. Tańczcie, bawcie się, śpiewajcie razem z nami. Tak. To ja tego życzę właśnie. Myślę, że Państwo również. I zespół Rzepczyno! Dziękuję bardzo, Karolina. Dzięki. Karolina, druga dzięki. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć. Takie niewinne, naturalne. Taki Tomek jej każe nam mówić. Czyli najpierw zapowiedź krótka, Rzepczyno wystąpiło w parku. Jasne. Tak? I później mówić o emocjach, a potem o utworach po kolei. Okej. Okay. Tam mam wypisane niektóre. Bo o utworach, o my god. Czy o zespole mówisz, że o utworach to nie wiem. No o zespole powiesz, że Paweł Boga, tak? Paweł mówić. Mhm. Tak, dobrze. To ja będę mówił do Was po imieniu. Tak, dobrze. Zgodzicie się, dobrze. Emocje jakby już... Spoko. Tak, dobra. Jakaś joga przed tym? Jak będziesz najwyżej... proszę Państwa, przez tym... O, to mi pomogło. Już czuję lepiej. Czuję te emocje i energię. Dobra. I wydech. Z instrumentami przyjść. Bo to dużo będzie groźnie. Już mi lepiej. Nie będzie zawału. Dobra. Przecież powiemy, że jest gorąco, 40 stopni. No. Można było mieć zawód, ale jesteśmy w cieniu teraz. Dobra, to lecimy. No, udało się,
Ich ściągnąć na garden parkie u Karola, więc nie puśćcie tak szybko.